Rozpocząć dzisiejszy wernisaż. Ja tak krótko i formalnie jak zwykle. Oczywiście witam przedstawicieli Teatru Norwida, których jesteśmy tutaj gośćmi z naszą galerią. Kolejna wystawa w uprzejmości teatru. Ja od razu chciałbym zaprosić o godzinie 18. Na godzinę 18 do Galerii Korytarz. Mamy takie dzisiaj podwójne święto. Z jednej strony wystawę współorganizowaną przez nasze stowarzyszenie, a z drugiej strony w Galerii Korytarz wystawę Andrzeja Kołodziejczyka, tego obecnego. Łatwo go rozpoznać, dość ma taki szlachetny wygląd. Jego wystawa o godzinie 18, więc zapraszam serdecznie wszyscy, żebyśmy potem na tą godzinę 18 przeszli do Galerii Korytarz, a ja pozwolę sobie oddać głos Januszowi Jelenonowi, żeby oficjalnie odmówić. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, to nasza kolejna wystawa w ramach działalności naszego stowarzyszenia Jerzego Górskiego Stefana Fotografii. Na początku chciałem przywitać wszystkich gości, a także gościa specjalnego radna z Szeskiego Centrum w Warszawie. Dzięki uprzejmości tego centrum i przytomności Pani ta wystawa może widać gości w Wielkiej Górze. Przywitajmy ją gorąco, bo dopiero wysiadła z pociągu. Proszę Państwa, nasze środowisko to środowisko fotografów. Fotografia, którą tutaj mamy, opowiada o dziełach naszych sąsiadów. Wśród nas jest nasz przyjaciel, fotograf z Czech. Chciałem go także powitać gorąco. Pan Milan. Zachęcam do rozmowy z Milanem. Milan jest naszym fotograficznym przyjacielem. Jest mieszkańcem Trutnowa. Miał 13 lat, kiedy Rosjanie w drugiej fazie odwiedzili jego ojczyznę. Proszę Państwa, ta wystawa fotografii, ona oczywiście opowiada o dziejach, najważniejszych dziejach Czechów. Można powiedzieć, że składa się z czterech części. Ta wystawa za Państwa plecami to jest rok 45. Wyzwolenie, kiedy Rosjanie dotarli do Pragi. Sytuacja w pewnym sensie była podobna tak jak z Warszawą. Też był moment oczekiwania domu tam zdobyto. Rok 68. Zdaje się, że najbardziej emocjonujący, najpiękniejszy fotograf z tego okresu. Fotografia, którą na pewno wszyscy zobaczyli, na którą zwrócili uwagę, fotografia z Liberca, kiedy czołg zderzył się z kamienicą. W tym Liberce zginęło 9 osób, nie wszyscy w wyniku tej kolizji. Były też ofiary po prostu w wyniku postrzeleń. Kolejna część wystawy to rok 69, to jest po mojej lewej stronie. To jest okres, który nastąpił po samobójczej śmierci Jana Molacha, studenta filozofii, który na placu Wacława dokonał samospalenia. Wówczas ponownie ludzie wyszli na ulicę i ponownie manifestowali przeciw interwencji tych wojsk. Ten rok 69 spowodował rok 89, czyli jak zamknął rewolucję. I to jest
ta prawa część. Proszę Państwa, to oczywiście wystawa dokumentalna, historyczna. Niemniej chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to jako fotografowie, na te prace jako zdjęcie fotograficzne. Uważam, że to są świetne reporterskie zdjęcia i wyszły z fotografii z pewnością fotografów nie amatorów. To na tych fotografiach tutaj widać. Mamy tutaj skromną informację o tych autorach, które znajdują się tutaj na tej tablicy. Wielu z nich już po prostu nie żyje, bo kolekcja dotyczy bardzo długiego zakresu czasowego. No i to właściwie tyle gadania o tej historii. Chciałbym, żeby pani Ania jeszcze zabrała głos i powiedziała nam prawdopodobnie to, czego nie wiem. Proszę uprzejmie. Tego nie jestem tak do końca pewna. Przede wszystkim chciałam podziękować serdecznie galerii za to, że zdecydowali się Państwo pokazać u siebie te wystawy. Jest dla nas, jako dla Czeskiego Centrum, bardzo ważna, bo przedstawia właśnie te kluczowe momenty. Po czesku to się nazywa osudowe osmiczki, adewitki. Osud to po czesku los. Momenty osudowe to takie, w których właśnie dopełnia się los czy przeznaczenie. I tak się złożyło, że w czeskiej historii takie przełomowe momenty następowały mniej więcej w regularnym odstępie czasu, co 20 lat, właśnie w latach zakończonych ósemką i dziewiątką. Wszystkie właściwie ważne detale już tutaj usłyszeliśmy, te historyczne. Ja tylko może dodam, że faktycznie prace tutaj przedstawione są dziełem naprawdę świetnych czeskich fotografów, czyli przewijają się tutaj fantastyczne nazwiska. Na przykład autorem części prac z 1945 roku jest Jan Lipczyk, fantastyczny fotograf, reformator fotografii czeskiej, prekursor nowej rzeczowości w czeskiej fotografii. Jednym z autorów fotografii z 1969 roku jest Jarosław Kuciera, znany na całym świecie czeski fotograf. Fotografia z 1969 roku to była jego pierwsza taka poważniejsza przygoda i zakończyła się boleśnie. Został aresztowany, ciężko pobity za robienie fotografii tych demonstracji, które Państwo widzą na zdjęciach. Siedział w więzieniu, był oskarżony o działalność wywrotową. W roku 1989 część tych fotografii robił na przykład Jan Siwik, który wtedy miał 20 parę lat zaledwie, a teraz jest jednym z najsłynniejszych czeskich fotoreporterów wojennych, obecnych przy wszystkich największych konfliktach XX i XXI wieku. Co tu więcej dodać? Państwo znają się na fotografii na pewno o wiele lepiej niż ja. Sami potrafią Państwo docenić te zdjęcia. Zapraszam i życzę przyjemnego odbioru. Jeszcze na zakończenie chciałbym jedną myśl przekazać, bo najwyraźniej czescy fotografowie nas, Polaków, fotografów, bardzo lubią, dlatego że nie ma żadnego wątku, żadnego śladu dotyczącego Polski, a jest to niezwykle ciemna i brzydka historia, karta historii nas jako narodu, dlatego że my w 1968 roku w ramach operacji Dunaj braliśmy czynny bojowy udział. Była to największa operacja Ludowego Wojska Polskiego. Pojechała nas tam razem z innymi narodami, ale głównie my byliśmy wsparciem Rosja. Pojechało nas tam 25 tysięcy żołnierzy, więc kupa sprzętu i na szczęście dzięki chyba tym wspaniałym fotografom nie widzieli nas tam, bo oczywiście byłoby to, no wydaje mi się, dla nas nieco bardziej przykry niż jest. Także tyle chciałem gwoli tej historycznej informacji. Z ręki Polaków niestety też padły ofiary. Nie była to może jakaś akcja bojowa, ale przynajmniej trzy osoby zostały zastrzelone przez polskiego żołnierza w miejscowości atakowanej Kamieńczyn. To są rzeczy, których nie chcemy pamiętać, które często zamiatamy pod dywan, ale jest to ciągła historia relacja między Zelandią a Czechami. To jest oczywiście kwestia polityczna, bo wtedy nie byliśmy państwem zupełnie niezależnym. Niemniej wydaje mi się, że powinniśmy to pamiętać.
zapraszamy weselnych i oglądających.